No i git. Logowane, wyłączone. Dzisiaj poniedziałek. Z dodatkami. Rano była RK 9. Dwa kółeczka na RC. Wozem 2204 gazowcem z pierwszych dostaw. I kółka 160 14 i dwa kółka na 121 brygada 5. I zjeżdżamy na bazę i koniec. RK zgrabnie rano poszła bez problemu, także od 4.40 pierwszy wyjazd, pierwsze kółko zacząłem, 4.40 rano. W tej porze to samochodów nie ma, ale i drugie poszło gładko. To dosyć gładko, drugie poszło, więc... Plus 20.54. I wracamy. Wracamy, kończymy. Lubię takie dodatki właśnie, gdzie rano jest troszkę więcej pracy, a po południu już tylko takie tam 3 godzinki i to wszystko. Niż na odwrót, że rano 3, a po południu 5. Tak tylko mówię, człowiek przyjedzie tutaj spacerek dwa razy do szpitala. I już. Jak wrażenia po wczorajszym, w poniedzieli z Ikarusami? Dla mnie pozytywnie, no fajnie jeździły. Wiadomo, nie było to odwzorowane. Nie były to autobusy odwzorowane 100% jak jeździły. Jak jeździły liniowo, tak? Bo i czcionka tamtych cyfr z oznaczeniem linii tam i tablic tych bocznych, no ale to wiadomo, no to trochę już lat minęło. Przecież 14 lat minęło od wycofania Ikarusów z Gdyni. Ale zaraz będą 2 lata, jak wprowadzono te many tutaj, którym właśnie jadę. 16 października była inauguracja i niektóre wyjechały na linię już też tego dnia. A niektóre wyjechały dzień później. Niektóre reszta w zasadzie. Także no i karusy naprawdę fajne. Ten czerwony, ładny, fajny. Tylko taki troszkę chyba zajechany najbardziej z tych wszystkich gdzieś tam. Tak wyglądało, no mówię, jakby kierowca, nie wiem, ruszał chyba z trójki albo z czwórki. Kopcił chyba najwięcej, no ale to wiadomo, Ikarus musi kopcić. Co jeszcze? No i chyba tam nowy troszkę taki przekrzywiony z tym przegubem swoim był. Pod górkę tam ponoć dawał ledwo radę, no jak już dał. No i mówię, poprzedniego właściciela stał u nas na bazie, no to wyglądał jeszcze ładnie. Teraz widzę troszkę taki już na... podupadł na zdrowiu. No i łódzki, kultowy Ikarus, patolog z Łodzi. Ładny, fajny, tylko tak jeszcze pamiętam, czeka go jakaś mała lakierka, no bo żeby bardziej do tych barw gdyńskich zbliżonych. No jest niby platynowe, barwy z platynowej, ale nie do końca, no tył jest trochę taki też nie malowany. Ale to tam.
czasach. Wszystko też trzeba mieć pieniądze. Wszystko kosztuje niestety. Kupno takiego Ikarusika, utrzymanie. Warsztat, nie warsztat, to nie zasobówka, to naprawdę trzeba. A i trochę trzeba się też znać. Tylko śmieszy mnie to, jak ktoś płacze albo sprzedali Solarisy, albo na złą, albo LCD-sy, żaden nie został. Trzeba było kupić. Trzeba było kupić. Ktoś ma kasę, ma gdzie trzymać, niech kupi, a nie ma ludzi tylko. To nie są tanie rzeczy, a kupić i żeby stało też bez sensu, będzie stało i niszczało. Kupić i w jakiś sposób zarabiać na siebie. Niestety nie ma takich odważnych. A dzisiaj jeszcze wracałem, jadąc ze szpitala w kierunku Sokółki. Sokółki, Polanki, Sokółki. Polanki to 160. Nie jeździ teraz. Z Tryską przycinałem Aleję Zwycięstwa i oczywiście mały włos, znaczy no, mały włos, instynkt mnie nie zawiódł. Wiedziałem, że kobieta po prostu odwali numer. Jechała sprzeciwka ze Stryjskiej, skręcała w kierunku centrum, w lewo. Jechałem prosto na zielonym, więc miałem pierwszeństwo. Pani nie miała pierwszeństwa, ale nie wiem, czy ona, czy nie mogła mi widzieć, że jadę prosto. Nie wiem, czy w ogóle mogła mi widzieć, bo jak zacząłem trąbić, to aż jej telefon wypadł z ręki. Także no, miałaby C-klasę przeszlifowaną dosyć fest i jeszcze musiałaby z OC zapłacić za naprawę mana, więc mogło być ciekawie, no ale po co? Przecież no, ludzie naprawdę są coś nieprzytomni. No, typowa. Jadąc przez skrzyżowanie grzebie w telefonie, no to już naprawdę trzeba mieć. Trzeba mieć, albo raczej nie mieć w głowie. Nie wiem, to tak jakoś się chyba, jak się tak krąży po tym mieście, to się chyba to czuje właśnie, że no widzi się kierowcy, który no, coś odwali. Wiadomo, jedzie zapewnie, ma taki tam kierunkowskaz włączony, jedzie zapewnie i wiadomo, że no, albo się widzi, że on nie widzi, no widzisz. Widzisz pacjenta, który nie patrzy, tylko patrzy gdzieś nie wiadomo gdzie. A wzrok jakiś taki tempawy trochę, więc no, na pewno coś odwali i noga na hamulce. Trzeba uważać na wszystkich dookoła, niestety w tej pracy tak to już wygląda. Na siebie, na pasażerów, na tych tutaj właśnie kierowców dookoła, rowerzystów, pieszych. A według niektórych jeszcze pasażerów, internautów szczególnie, którzy wypisują takie pistery. Niestety, że jeszcze musimy patrzeć na każdego, no nie wiem, może wszedł jakiś pijak z tyłu, pije piwo tam na końcu. Albo chociażby w połowie autobusu, nie? Także nie jest drogę obserwować, tylko czy ktoś, co on tam ma w ręku. A no i najlepiej jeszcze obwąchiwać każdego, bo może śmierdzieć. Także przy wsiadaniu go tam przy trzecich drzwiach w przegubie albo czwartych dobrze byłoby wysiąść, obwąchać i zapytać się pasażerów roszczeniowych, czy nie mają nikogo problemu, bo no tak według niektórych to chyba powinno wyglądać, bo naprawdę wypisują takie pierdoły w internetach potem, że kierowca nie reaguje, kierowca nie widzi, że ktoś nie ma maski. Ja patrzę na drogę, a nie jak ktoś trzyma, czy ktoś ma maskę. Za chwilę się mogę znaleźć na masce, albo na mojej masce się ktoś znajdzie pod szybą. To naprawdę nie interesuje, jeżeli komuś to przeszkadza, to sobie zwróci uwagę pasażerowi, a nie kierowcy. Kierowcę z prowadzenia autobusu. Jak nie ma, to nie ma, widocznie nie musi. Tylko no tak, nie zareagujesz, to zaraz będzie, że nie zareagowałeś. Zareagujesz, no to będzie z kolei, że zareagowałeś. Jeszcze na YouTubie, na YouTube wrzucą, że jakieś pyskówki, więc to też. Niestety na twoje babka wróżyło. Nagranie wycięte z kontekstu, jak to mówią. No, także ten. Wracając do przyjemniejszych rzeczy. Karusiki pojeździły. Fajnie. Naprawdę ludzi było ogrom, jak widziałem. W tych autobusach było w środku aż ciemno.
ludzi coś w stylu, jak kiedyś się jeździło do szkoły, to właśnie tak wyglądały i karusy w środku rano. Zawsze jak pamiętam, jak się jechało do Redłowa do szkoły, to one... Pierwszy jakiś taki luzik robił się przy estakadzie, bo się przesiadali tam na autobusy gdzieś na dzielnice północne. To był pierwszy jakiś tam lekki oddech. No i potem dopiero gdzieś tam przy hali i przy hali i przy na Armii Krajowej. No to już był troszkę większy luzik. No ale tak właśnie się podróżowało i karusami codziennie. Do pracy, do szkoły. No był to klimat, ale no... Jak przyszło nowe, to chciało się jeździć nowym, tak. Bo jakby nie było zimą w ikarusie, było zimno, latem było przewiewnie. Było duże okna, więc raczej było przewiewnie. Jakoś tam może nie upalnie, ale... No, wolało się jednak jechać nowym Neoplanem, czy tym Jelczem, który był w PKS, tutaj kierował wczesnym, dzisiejszym Gdynia. To było jednak coś innego, coś nowoczesnego, coś fajnego, cichego. A to no to co? To już jest sentyment. Tutaj w prawo jakbyśmy mieli R-kę, wyjazd tam z lewej strony i tu w prawo. Miałem nagrać właśnie dzisiaj ten, ale jakoś tak wyszło, że nie nagrałem. Chociażby ten kawałek przejazd i powrót tutaj na kacze Huki. Za dnia przejazd, objazd tą Krzemową i tak dalej. A myślę, że jeszcze będzie okazja. No dobra, to byłoby na tyle. O, się tutaj wszystko porobiło zupełnie inaczej. Trzeba iść tam na przystanek, ten kawałeczek przedrałować. Ale spacerek dobrze zrobi. No dobra, zjeżdżamy, odstawiamy wóz na tankowanie. I już. No i gitara. Na razie.